Z nami tuż po meczu sezonowcy Orlęta Marek Kowalczyk, ekipa sezonowców. Marek, mecz derbowy, zwycięstwo 1-1. Jak ocenisz na świeżo dzisiejsze zawody w waszym wykonaniu? No, tak na szybko można powiedzieć, że mecz bardzo dobrze się rozpoczął dla nas, bo już można powiedzieć, że w pierwszej akcji po dobitce po słupku mieliśmy 1-1-0. Później mecz dosyć wyrównany był, prawda, przez cały mecz. Dopiero tak naprawdę można powiedzieć, że już jakieś takie gubienie w kryciu, czy jakieś takie indywidualne akcje zaczęły się już, można powiedzieć, że praktycznie 5 minut przed końcem połowy strata bramki. Też po takim trochę głupim błędzie, no ale cóż, mieliśmy wolny rzut wolny, Mateusz pięknie uderzył, bramka wpadła, 3 punkty nasze, tak? No dokładnie, derbowe starcia rządu się swoimi prawami, dzisiaj wy wygrywacie, bo w poprzednim sezonie bywało z tym różnie, częściej na korzyść przeciwników. Marek, po dwóch meczach 6 punktów, sezonowcy będą się bić o awans? No tak, na szybko ciężko powiedzieć, ale takie założenie było, że co najmniej ta pierwsza piątka przed sezonem, tak sobie mocno powiedzieliśmy, że będziemy do tego dążyć. Bardzo byśmy się cieszyli, bo tak naprawdę gramy trzeci sezon już tutaj razem z wami, no i może akurat ten trzeci sezon będzie uda się powalczyć. Czyli co, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. No i tego życzę. Dzięki. Dziękuję bardzo.